to kolejny dobry dzień w historii naszego zakładu. Ale i wspaniała wiadomość dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Szpital w Oświęcimiu wzbogacił się o nowoczesny oddział ratunkowy. Jego modernizacja kosztowała 5 200 000 zł, z czego 260 000 pochodziło z budżetu szpitala. Dobudowano m.in. obszar intensywnej terapii. Co ciekawe, roboty modernizacyjne ani na moment nie zakłóciły pracy lekarzy na oddziale. Głównym elementem, który miał wpływ na wartość tego projektu, to jest również lądowisko, które w zeszłym roku oddaliśmy, to jest kwota ponad 1 000 000 zł, jak i również zakupiliśmy bardzo dużą ilość nowoczesnego sprzętu. Sprzęt nie jest nowy w całości, ale ten sprzęt, który jest drogi, czyli respiratory, kardiomonitory, lampy, stoły zabiegowe, aparat do znieczulenia i wiele, wiele innego sprzętu został zakupiony z tych środków. Dzięki modernizacji oddziału ratunkowego w przyszłym roku szpital powiatowy w Oświęcimiu otrzyma jeszcze więcej pieniędzy z NFZ na leczenie swoich pacjentów, więc pozyskany sprzęt zostanie w pełni wykorzystany. Zdecydowanie lepsze warunki pracy, z tym, że musimy się oczywiście dostosować do tych nowych warunków i nauczyć się pracować, bo jest trochę inaczej niż było poprzednio. Przede wszystkim to, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest po prostu wyposażenie sprzętu i aparaturę medyczną oraz troszeczkę zwiększenie przestrzeni obszaru, na którym możemy działać. Co ważniejsze i czego pacjenci nie zauważą, to jakość używanego sprzętu medycznego i jego ilość. Mamy naprawdę możliwość w tej chwili bardzo dużego działania dla dobra tego pacjenta, zarówno w obszarze diagnostyki, jak i tego leczenia początkowego stanów zagrożenia życia. Ilość respiratorów, ilość pomp infuzyjnych, ilość kardiomonitorów oraz ich jakość znacznie się poprawiły. Mamy nowoczesny aparat do USG, aparat do znieczulenia, który oby jak najrzadziej musiał być wykorzystywany w tych okolicznościach. Mamy salę intensywnego leczenia krótkotrwałego, która odpowiada standardami oddziałowi intensywnej terapii. Oprócz tych wszystkich zmian i udogodnień, oświęcimski szpital wzbogacił się także o nowy ambulans reanimacyjny klasy S z pełnym wyposażeniem. Ambulans, który przed chwilą również oddawaliśmy do użytkowania, to składkowy zakup, który dokonały wszystkie gminy powiatu oświęcimskiego. Na pozytywne reakcje pacjentów długo nie trzeba było czekać. Widać zmiany, tak, oczywiście. I na czym polegają te zmiany? No, tata przywiozła też karetka z ośrodka zdrowia. Tutaj był przyjęty, bardzo miło i czekamy teraz na badania i zobaczymy, jakie będą wyniki. I trzeba poczekać, no i jest dobrze. Lepiej jak przedtem było. Niech więc chowają się wszyscy maruderzy.